Strażacy ostatecznie podsumowali skutki przejścia frontu burzowego przez Olsztyn i okolice. Burze, którym towarzyszyły wyładowania atmosferyczne, intensywne opady deszczu i porywisty wiatr, narobiły wiele szkód, które nadal są usuwane. W województwie warmińsko-mazurskim interweniowaliśmy około 300 razy. Większość zdarzeń było związanych z usuwaniem skutków nawałnic silnie wiejącego wiatru oraz intensywnych opadów deszczu. Najwięcej zdarzeń miało miejsce w powiecie oleckim, kętrzyńskim, giżyckim oraz olsztyńskim. Jak dodaje Rafał Melnek z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, w regionie odnotowano m.in. pożar turbiny wiatrowej. Choć to nietypowy pożar, do podobnych zdarzeń dochodziło już w przeszłości w regionie i w tym przypadku ze względu na znaczną wysokość akcja gaszenia tur była znacznie utrudniona. W powiecie Kętrzyńskim, dokładnie w miejscowości Podławki, doszło do pożaru gondoli turbiny wiatrowej. Pożar, zlokalizowany na wysokości około 100 metrów, działania Straży Pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia. Dodajmy, że ogólnie do stanowiska kierowania komendanta miejskiego PSP w Olsztynie wpłynęło blisko 50 zgłoszeń w związku z burzami. Odnotowano dwa pożary i ponad 40 miejscowych zagrożeń, z czego 32 na terenie Olsztyna i powiatu olsztyńskiego. Strażacy 34 razy wypompowywali wodę z ulic i budynków, nie usuwali połamane konary drzewa, nie odnotowano osób poszkodowanych.